Cześć, ja jestem Marlo Stepał, a to jest, tak jak przeczytaliście z tytułu filmu, ankieta o Minecrafcie. Przez ten tydzień nie robiłem żadnych filmów. Było to spowodowane tym, że miałem problem z internetem i zacząłem grać w Minecrafta na modach, tak jak widzicie tutaj na filmie. Zrobiłem własną paczkę na modach. I tu jest moje pytanie. W opisie filmu macie wszystkie informacje, jakie są mody. Modów będzie dodawanych przez ten tydzień, jeszcze będzie możliwe więcej, może będą poprawione, może będą po prostu pozmieniane. I to jest moje pytanie. W opisie filmu macie ankietę. Zagłosujcie, czy chcielibyście zagrać na takim serwerze. Jeżeli tak, dajcie mi tam znać w komentarzach, co można by było dodać. Minecraft jest na 1.7.10. Listę modów macie w opisie, tak jak mówiłem, i ankietę. Zagłosujcie, czy chcecie coś takiego, czy nie. Jeżeli tak, no to muszę po prostu wcześniej wiedzieć, żebym mógł zrobić launcher, żebyście pobrali to już gotowe, a nie wrzucali do .minecraft mody, tylko zrobić gotowy launcher. No i chyba tyle chciałem z tej ankiety. Serwer oczywiście bym zrobił multi, czyli byście pobrali tylko launcher, zalogowali się na serwer i moglibyście grać z kolegami, z koleżankami, czy nawet solo. Serwer by był survival, czyli bez żadnych tam gildii ani nic takiego, chyba że chcielibyście po prostu mieć jakieś tam działki czy coś, że jak się wybudujecie, żebyście mieli pewność, że nikt wam tego nie zniszczy. Modyfikacji jest pełno, są modyfikacje dekorujące, są modyfikacje techniczne, są modyfikacje przygodowe, dla każdego coś się znajdzie. I tak jak mówiłem, przez ten tydzień jeszcze by były prace nad serwerem takim. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie coś takiego. No i ankieta, no to będzie... A ankieta jest darmowa, czyli po prostu trzeba wejść, kliknąć. No i tyle chyba chciałem z tego filmiku, więc dziękuję. I pamiętajcie o opisie. Cześć! Nie wyrwałem nic, nie złapałem za cyc. Nie powiedział mi nikt, że nastał już świt. Ja złote mam dwa, wracam sam MTK. Pomalut na gaz, nie odpalił na czas. Nie wyrwałem nic, nie złapałem.